różowy pąk, za chwilę balon. Jest to czas istotny z punktu widzenia chorób grzybowych, ale też bardzo istotny z punktu widzenia szkodników, dlatego że mówiąc o zwójkówkach, mamy kilka gatunków występujących w naszych sadach. One zimują w dużej mierze w postaci gąsienic, starszych, młodszych, również w postaci jaj, które gatunki. One wiosną się też w różnym tempie zaczynają rozwijać. W zależności od temperatury? W zależności od temperatury, w zależności od gatunku. I praktycznie właśnie różowy pąk, balon, to jest taki jedyny moment praktycznie w sezonie, gdy wszystkie gatunki i zwójka różóweczka, i siatkóweczka, i bukóweczka, i wiele, wiele innych, nawet tych mających mniejsze znaczenie, możemy uchwycić jednym zabiegiem. I to jest właśnie ten czas tuż przed kwitnieniem.